Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie z albumem komunijnym. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić kolejny album pudełkowy, ponieważ tamten się spodobał, dlatego poproszono mnie o kolejny album pudełkowy, tylko że większy, nie 15 na 15, tak jak tamten, tylko ten jest większy. On ma tutaj 22 na 22, w karty w środku są około 20 na 20. Album jest w całości wykonany z kolekcji White Day. Tu mam resztki, bo ja tutaj powycinam jeszcze kwiatki z Craft and You. To jest bardzo, bardzo ładna kolekcja. Bardzo fajnie się z nią pracowało. Bardzo pięknie wszystko do siebie pasuje. Jest idealna jako no, taka pamiątka pierwszej komunii świętej dla dziewczynki, bo to jest właśnie dla dziewczynki. Tutaj mamy różeczki z AliExpress. Serwetka, jedna tekturkowa, jedna wycinana. Jak widzicie, kilka cekinków. Album i to jest takie ombre. Tutaj mamy. Zrobiłam go w taki sposób, że tutaj najpierw Distress Oxide różowy, później na środku moje Nuvo różowe i na końcu taki tusz Encore Ultimate Metallic. I ta tekturka też jest tym tuszem zrobiona. Dobrze, więc album się prezentuje w ten sposób. Boczki prezentują się tak. O, tutaj przykleiłam koronkę. I tył. Dobrze. I otwieramy. Album ma 5 kart. Pierwsza komunia święta. I teraz tak, zacznijmy od okładki. Jedynie okładki jedna i ta druga jest zrobiona do kolekcji Dom Róż, która tutaj się wpasowała. I tutaj tak, tutaj mamy włożone życzenia. Te życzenia można wyjąć i zamienić zdjęciem. To jest zdjęcie 10 na 15, także dziewczynka może sobie po komunii swoje zdjęcie tutaj włożyć, albo nawet na te życzenia, albo wyjąć te życzenia i włożyć, o, już jak wyjęłam, to dobra, potrzebuję dwóch rąk, włożyć swoje zdjęcie. Dobrze, zaczynamy. Pierwsza komunia święta, 5 kart, każda strona ma u góry kartę, w ten sposób zrobioną. Tutaj nie mogło za dużo wystawać, bo by się pudełeczko nie chciało zamknąć, dlatego w ten sposób tak delikatnie tylko wystaje. I tutaj mamy możliwość włożenia, o, pod tą tekturkę. Tekturka jest zrobiona farbą akrylową i delikatnie takimi Pearl Pigment Powder, czyli coś takiego jak Perfect Pearls w różowym kolorze. I ta farba, ona jest taka delikatnie różowa, łososiowa. Ona nie jest ani biała, ani beżowa, tylko to taki jest delikatny łososiowy róż. Coś w tym stylu. I to jest pociapane i tutaj pięknie wygląda. Stempelek, kwiatuszki, które robiłam sama, motylki. I tutaj mamy miejsce na jedno zdjęcie. Kolejna strona. Schemat jest mniej więcej ten sam. Bardzo wiele razy się będzie powtarzał motyw kalki i motyw tych kwiatuszków z wykrojnika Sizzixa, za który bardzo dziękuję pewnej osóbce. Tutaj mamy maty schowane. Ten sposób. Jest jedna mata większa. Ona jest troszeczkę większa niż 10 na 15 na takie większe zdjęcie. I mamy trzy maty. O, druga jeszcze taka mata większa. Tylko w tym miejscu. I maty 10 na 15. I dwa tagi. Dwa tagi nie z kolekcji, tylko wycięte z papierów. Włożymy je tutaj. O. Tutaj mamy wodospad. Tekturka w ten sam sposób zrobiona farbą i tym Perfect Shine, Perfect Pearls, nie, no nieważne. Motylek. Motylek jest wycięty z domu róż, z tych kart vintage do wycinania. Ale że on się tak błyszczy, to jest zasługa Wink of Stella. Powiem Wam, że to jest rewelacyjne i ja sobie na pewno dokupię inne kolory. Jak tylko będę trafiała, to będę kupowała, bo zobaczcie, jak on się fantastycznie błyszczy. Nie wiem, czy widać. Mam nadzieję, że widać. Tu jeszcze on będzie w wielu miejscach. Ale o, mam nadzieję, że widać, jak się błyszczy.
No i tutaj mamy wodospad na gumeczkę. Jest biała karteczka różowa, biała różowa i tutaj też zostawiam zawsze miejsce na zdjęcie. Zmieści się naprawdę dużo zdjęć, nie liczyłam, ale na pewno około 50, może nawet więcej. Tutaj mamy belly band i też tak jak mówiłam, jest motyw kalki. Tutaj element DJ, który dostałam od Moniki Konki, też jej bardzo dziękuję. I tutaj mamy, to jest wykrojnikiem, dziurkaczem Fiskarsa. Kiedyś dostałam w prezencie taki dziurkacz. Bardzo fajnie się sprawdza. Bardzo fajna koroneczka, taka delikatna wychodzi. No i tutaj mamy, też trzyma to na zdjęcia. Też potrzebuje dwóch rąk. Znowu jedna większa, różowa. Biała. Bardzo lubię ten różowy papier. Kupiłam go w Paper Concept. Mam jeszcze taki niebieski. Śliczne są. Naprawdę bardzo mi się podobają. I znowu dwa tagi. Jeden biały, drugi różowy. Tutaj mamy kolejne miejsce na zdjęcie. Tutaj mamy motyleczka. Jakiś kawałek powycinanych właśnie elementów podniesionych na piankach. Tekturka pokolorowana. I tutaj otwieramy na magnesik. I mamy książeczkę otwieraną. Książeczka, a tutaj mamy trzy tagi. Dwa takie właśnie, różowy. Biały na zapiski i jeden wycięty z kolekcji z cekinką malutką. Także tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem zdjęć spokojnie się tutaj zmieści. I kolejna strona, to jest kieszonka. Tutaj z wykrojnika dziewczynka, też dzięki Monice. No i znowu maty nie będę wyciągała. Dwie białe, jedna różowa i trzy tagi, w tym jeden z kolekcji wycięty. I tutaj tekturka też pokolorowana tym tuszem Encore, mój kwiatuszek i z wykrojnika taki listeczek. Tutaj też mamy małą ozdobę IHS, kawałek winogron, jakieś różyczki i na wskazóweczkę otwieramy. I tu też można śmiało przykleić zdjęcie. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć zdjęć na tej stronie wejdzie spokojnie. I tutaj mamy podwójną kieszonkę. Tutaj mamy dwie maty. I tutaj mamy dwie maty. O. Tutaj maty będą wkładane w poziomie, nie w pionie. I tutaj mamy tą większą na te większe zdjęcia niż 10 na 15. Tutaj mamy różową na zdjęcia 10 na 15. To się jeszcze wszystko powyrabia. I tutaj mamy taga wyciętego z kolekcji. I tutaj mamy mniejsze, białe 10 na 15. Różowe. A jeszcze się zahacza, to jeszcze wszystko się musi powyrabiać. I dwa tagi. Dziewczynka też dzięki Monice za DJ. Kawałek tutaj takiej różyczki delikatnej z wykrojnika. I też popodnoszone na delikatnie na piankach kawałki. Wycięte z kolekcji tych różyczek. Tutaj bądź moim światłem, znowu motylek i tutaj się otwiera do góry. O, jak się otwiera, trzeba uważać na motylka, ale tutaj można fajnie, spokojnie skleić zdjęcie, bo prześwituje. Także tu będzie fajnie widoczne zdjęcie pod spodem, o, pod kalką. I napis tekturka bądź moim światłem. I ostatnia już strona, to też kieszeń. Tutaj mamy tekturkę, to jest delikatnie pokolorowane zielonym nuvo. O, tu coś się zaraz będę musiała poprawić. Winogronka, o, aj, coś mi się odkleja wszystko dzisiaj. Winogronka, dwa kwiatuszki robione przeze mnie. I maty na zdjęcia, i trzy tagi. I tutaj mamy właśnie ten błyszczący. O, teraz widać, jak się błyszczy to zielone. I tutaj mamy taką grubszą kopertkę, kieszonkę, w zasadzie nie kopertkę. I tutaj pomyślałam sobie, że tutaj można spokojnie włożyć pozostałe różne kartki, które dziewczynka dostanie od różnych gości. Także tutaj można włożyć pozostałe kartki i pamiątki. Także tak się prezentuje mój album. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mi się podoba bardzo.
Nie będę go zamykała, bo jeszcze tam muszę poprawić. Dobrze, także dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jak Wam się podobało, to kciuki w górę. Komentujcie i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia, pa, pa!